Zaczynamy dzisiaj od dania jednogarnkowego, który jest idealną propozycją na gastrolenistwo. Tak naprawdę możemy wrzucić prawie wszystko, co chcemy, trzymamy się tylko i wyłącznie proporcji. Potrzebujemy do tego cebulę, czosnek, paprykę pepperoni i to jest baza. Wrzucamy wszystko na masło. Kroimy naszą bazę na mniejsze bądź też większe cząstki, tak naprawdę zależy to od nas. Nasza baza, która wylądowała do garnka, musi się chwilę podusić. W związku z tym jeszcze wcześniej ją posolimy delikatnie, żeby cebula szybciej puściła soki i pilnujemy, mieszając ją łyżką. Kolejną czynnością będzie pokrojenie kiełbasy w talarki i przyrumienienie razem z naszą bazą w garnku. Pokrojona kiełbasa w talarki ląduje do garnka. Chwilę ją dusimy, rumienimy i dodajemy pulpę pomidorową. Pulpa dusi się teraz z resztą składników. Chwilę tak trzymamy na średnim ogniu, żeby nam się nic nie spaliło, od czasu do czasu mieszając. Fasolkę odcedzamy z zalewy i wrzucamy do reszty składników. Tak powinno się dusić na średnim ogniu około 10 minut. Takie smaki wymagają czegoś zielonego, więc bierzemy świeży tymianek, nie siekamy, zrywamy bezpośrednio do garnka. No i gotowe. To jedno z tych dań, które rewelacyjnie integruje ludzi. U mnie wygląda to tak, że garnek stawiam na sam środek i wszyscy zasuwamy łyżkami. Dla tych, którym jest mało, robimy tak zwany włoski zwyczaj scarpetta, czyli wylizywanie talerza chlebem. My nie mamy talerza, po prostu zrywamy bagietkę i jemy z garnka.